Już siedem odcinków afer PiSu nagrałem, a nie powiedziałem o chronologicznie pierwszej z tych afer. Mianowicie o ułaskawieniu politycznych zabójców Andrzeja Lepera. Ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i e, e, ministra Wąsika było szokiem dla całej Polski. Nagle osoby, które zostały skazane przez niezawisły sąd na trzy lata pozbawienia wolności za oczywiste przestępstwo polegające na tym, że użyli służb specjalnych do niszczenia przeciwników politycznych. To, co można powiedzieć, w tej chwili PiS robi nagminnie. Chociażby przy sprawie Pegasusa, chociażby przy mojej sprawie, którą ocenił sąd. To są wszystko przestępstwa używania służb specjalnych przeciwko politycznym przeciwnikom. Wówczas była to pierwsza historia. Kamiński i Wąsik zostali skazani, za można powiedzieć, pierwsze użycie w historii służb specjalnych CBA przez PiS do zwalczania przeciwników politycznych. Sprawa prawnie jest bardzo skomplikowana, chociaż tak naprawdę w gruncie rzeczy prosta. Zgodnie z ustawą o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, który zresztą ustawę pisałem, ja byłem zwolennikiem powstania tej służby antykorupcyjnej. Ta ustawa przewiduje, że do stosowania tak zwanej prowokacji kontrolowanej, czyli no, operacji specjalnej, która właśnie polega na podszywaniu się danych osób, agentów, określone osoby i proponowaniu łapówki potrzeba Wcześniejszej wiarygodnej informacji, że dana osoba jest skorumpowana. Państwo bowiem nie może podżegać do przestępstwa uczciwych obywateli. Policjant, na przykład, jeżeli zatrzymuje obywatela za nieprzepisową jazdę, nie może mu powiedzieć: A nie chciałby pan zapłacić 300 zł bez mandatu i pojechać sobie bez punktów? I jeżeli dana osoba się zgodzi, to wówczas go aresztować za próbę korupcyjną. To jest działanie absolutnie sprzeczne z prawem, bo państwo nie może podżegać do popełnienia przestępstwa obywateli. Wyjątek od tej zasady jest bardzo ściśle opisany i w ustawie o CBA, i w ustawie o policji. Ten wyjątek polega na tym, że jeżeli mamy wcześniejszą operacyjną informację, że dana osoba dopuszcza się korupcji, to możemy wysłać agenta, i sprawdzić, czy to jest prawda. I takie operacje są bardzo kontrolowane, rygorystycznie. I taką operację robiono wobec Andrzeja Lepera, z tym, że te informacje, które rzekomo posiadały służby o tym wcześniejszym jego skorumpowaniu, skorumpowaniu były wysane z palca, po prostu były dorobione, można powiedzieć. I to była główna przyczyna, za którą zostali skazani Wąsik i Kamiński, bo w ten sposób było oczywiste, że ich motyw był polityczny. A że PiS miał interes, żeby zniszczyć lepera, to jest oczywiste. Andrzej Duda dopuszczając do ułaskawienia jeszcze przed prawomocnym skazaniem, w sposób oczywisty złamał prawo. Wprawdzie niektóre komentarze, na przykład Andrzeja Cola, mówią o możliwości działania prezydenta w ten sposób, że nie czekając na wynik postępowania karnego, dokonuje aktu ułaskawienia. Ale tutaj, w tej sytuacji, mieliśmy do czynienia z czymś więcej. Mieliśmy do czynienia z ułaskawieniem swoich kolegów partyjnych. Jeszcze ledwo co. Takie działanie jest złamaniem uprawnień prezydenta w sensie merytorycznym, nawet jeżeli byśmy mówili, że formalnie prezydent może tak zrobić. Bo prezydent nie może działać, nie może wykorzystywać aktu łaski do swoich prywatnych interesów. I to jest chyba oczywiste. Prezydent nie może swojego przyjaciela. Jakiegoś znajomego ułaskawić, bo mu się tak podoba. Muszą być jakieś przesłanki ku temu o charakterze publicznym. Tutaj takich przesłanek żadnych nie było. I historia późniejszego używania przez Wąsika i Kamińskiego służb przeciwko opozycji pokazuje, że to ułaskawienie było grzechem pierworodnym prawa i sprawiedliwości. Było tym momentem, w którym można powiedzieć, zaczęły się. W akcje różnego rodzaju, podsłuchy, nagrania, prowokacje, o których jeszcze pewnie w większości nie wiemy, i o ich przebiegu jeszcze pewnie będą pisać historycy, ale których było całkiem sporo. Również akcja, akcje przeciwko mnie wielokrotne, z użyciem CBA, Pegazusa, podsłuchów nacisków na prokuratorów, pisania zarzutów, w ogóle używania CBA przeciwko mnie, to jest jedna z pokłosi właśnie tego aktu łaskawienia, który zrobił Andrzej Duda. Andrzej Leper? Pamiętam moją ostatnią polityczną rozmowę z nim. To już było po tej słynnej kolacji z Jarosławem Kaczyńskim. Już Andrzej Leper nie był wicepremierem, ja jeszcze byłem. Spacerowaliśmy wokół Sejmu i miałem takie wrażenie nieprzebranego nie, nie smutku w nim. Po pierwsze żałował, że popar Kaczyńskiego dwa lata wcześniej w wyborach prezydenckich. Chciał mi coś powiedzieć. Mówił o jakichś informacjach, które posiada dotyczących... Kaczyńskiego i jego powiązań rodzinnych czy, czy, czy innego rodzaju z Rosją. Ale bał się, bo ja próbowałem uzyskać te informacje, bardzo chętnie bym je wykorzystał w zbliżającej się kampanii. Ale bał się, gdyż, jak mi powiedział, obciążyłoby go to również w jakiś sposób. Do dziś się zastanawiam, o co mu chodziło, i y, jaki był y, to rodzaj tych y, informacji? W każdym razie y, być może y, te, też y, konfabulował, chociaż nie był człowiekiem, który w takich rozmowach y, miał zwyczaj kłamać. I y sądzę, że coś y, rzeczywiście, może prawdziwego, może fałszywego, miał w zanadrzu, y, ale nigdy tego później nie wykorzystał i moje relacje z nim zakończyły się w roku 2007. Nigdy już go później nie spotkałem. Czasami mówię za niego wieczne odpoczywanie, bo był to w pewien sposób samorodek polityczny, który był polityczną ofiarą. W być może jedną z pierwszych politycznych ofiar nieczystych gierek, nieczystej gry właściwie, zbrodniczej gry Jarosława Kaczyńskiego i jego zbirów. Dziękuję Państwu uprzejmie. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Będzie mi bardzo miło, jak do końca roku będę mógł powiedzieć, że mam 100 tysięcy subskrybentów, już jest ponad 70 tysięcy. Pomóżcie mi w tym państwie. Dziękuję uprzejmie.